Można śmiało powiedzieć, że nasza telewizja powoli staje się jedną z atrakcji Rybnika. Po raz kolejny odwiedziły nas dzieci, tym razem ze szkoły podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach. Nasi dziennikarze opowiedzieli o swojej pracy młodym ludziom, a następnie uczniowie mogli od kuchni poznać tajniki naszej stacji. Ale i tak największą frajdę naszym gościom zrobiła pogoda. Dzień dobry, proszę Państwa, oto Wiktor. Dzisiaj prognozę pogody przedstawimy, no i możemy dalej zaczynać. Tak, witają naszych telewidzów uczniowie z klasy 1 A, 1 B ze szkoły podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach. Młodzi ludzie bardzo chcieli zobaczyć od kuchni naszą stację, którą, jak zapewniali, oglądają ze swoimi rodzicami i dziadkami. Po krótkiej prezentacji, w której wyjaśniliśmy, na czym polega praca w telewizji, uczniowie ruszyli na zwiedzanie. Oczywiście największe zainteresowanie wzbudziło serce naszej stacji, czyli studio, w którym nagrywamy programy. Jak się okazało, wszyscy nasi goście mają powołanie do bycia prezenterem, tudzież prezenterką pogody. Dziś będzie bardzo ciepło, będzie słonecznie i proszę ubrać krótkie spodenki, krótkie bluzki i czapki przeciwsłoneczne. Trzeba pić dużo wody. Dzisiaj na wieczór będzie padać, więc lepiej nie wychodzić z domów. Jak widać, mali prezenterzy doskonale czują się w swojej roli, a fantazji im nie brakuje. Bo kto powiedział, że pogoda musi być nudna? Jutro będzie tornado. Lizaki spadną z nieba i jeszcze hamburgery spadną z nieba. Nasi goście udowodnili, że luzu i swobody im nie brakuje, a niektórzy mają wręcz parcie na szkło. Jednak gdy zapytaliśmy uczniów, czy chcieliby zostać dziennikarzami w przyszłości, to nie było już tak wesoło. Praca dziennikarza jest bardzo trudna, bo trzeba się mocno skupić. No tak, a to trudne zadanie, zwłaszcza dla kilkulatka. Za to w skupieniu dzieci ustawiły się do wspólnego zdjęcia, które zakończyło ich wycieczkę w telewizji TVT. Do widzenia, miłej nocy!